Mac Anthem. Zobaczmy w środku, jak to wygląda, tak na szybko. No, typowa tutaj taka łamana kierownica, kwadratowe guziki. Dwa łóżka. Bardzo ładnie. Zobaczcie, duże półki. Bardzo dużo miejsca. Takie okna. Volvo, czyli oczywiście największa, najdłuższa kabina. Od razu z grillem. Zobaczcie, ta kabina jaka jest długa. Oczywiście standardowo plastikowo i siwo. Jest ładny. Szycie takie pomarańczowe. Półki aż po samą górę. Wygląda w tym Volvo. Zobaczcie. Taki full inclusive. O, dwa okienka. Ładnie to wygląda. Także jak łóżko złożysz, to możesz też na górze okienko. I z tyłu tak. Bardzo dużo miejsca. Elektryk od Volvo. Tutaj są akumulatory, zobaczcie. Tak to wygląda standardowo. O, taki a la dump truck od Volvo. Peterbilt. Typowo znany amerykański styl. Zobaczcie. Światło zgaszone. No, tutaj standardowo, nie? Półki na górze, półki. Oczywiście manual. Down i upshift tutaj masz. Ile tutaj mamy? 18 chyba. Ale pachnie skórą. Albo raczej sztucznie. Standardowo, nie? Amerykański taki kokpit. I Peterbilt w wersji takiej już nowocześniejszej. Dużo więcej wygody. Tam na górze taka półka składana. Bardzo ciekawa opcja. Co my tu mamy? Lodówkę małą pewnie? Chyba tak. Takie małe biurko. No spoko. Okna i na górze też zasłonięte. Tak, to wygląda jak na taką składaną półkę. Albo może nawet to jest składane takie łóżko. Ciekawe. Jutro się dowiem dokładnie. Na razie dzisiaj tylko taki szybki przegląd. I Kenworth. Bardzo podobny do Peterbilta. Teraz też gadałem z panem i dowiedziałem się, że Peterbilt, ciekawe jak Kenworth, mają nowe teraz panel w ogóle. Elektroniczny, nie ma już wskazówek. I ten widzę, że też. Także Fredliner, zobaczcie tutaj, widzicie? Fredliner, Kenworth, Peterbilt. Zobaczcie, dotknąłem palcem i się włączył. Cały panel jest elektroniczny. Powiedzieli mi w Peterbilcie, że nie ma opcji na razie edytowania. O!
kamery na lusterka, pierwsze widzą, kurczę, wow. To oczywiście coś jest nie tak. Czekajcie, zamknę drzwi może. Aha, dobra. Było widać drzwi, okej. Okay. Także kamera nie jest na drzwiach, kamera jest na tym. Także zobaczcie, otworzę drzwi. Także kamera musi być gdzieś tutaj na górze i są dwie. I mimo tego lusterko też jest. Spoko, bardzo ładnie pachnie. Także elektroniczny panel tutaj jest. Jutro zrobię dokładniejszy wzgląd na to. Siedzenia bardzo zajebiste, bardzo ładne. Zobaczcie, o kurczę, ale odstroili tutaj. Ja pierdolę. To jest taka półka zrobiona, to jest bardzo standardowa. Jak nie chcesz mieć na górze łóżka właśnie, to masz taką półkę, zajebista sprawa. Są pasy, no są tylko takie te. No, ale sobie możesz pokupować różne rzeczy, nie? Oczywiście półeczka do góry, panelik. Bardzo ładnie. O, tutaj już nawet jest, o! Od razu z telewizji. Nie no, tutaj to odwalili robotę, żeby to przedstawić jak najładniej. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj mamy, jak starsza ekipa na pewno będzie wiedziała, co to jest za pojazd. Z filmu Bandit. A to też. Bardzo ładny. No i Fredliner. To jest Daycap Fredliner, a to jest elektroniczny też. Widziałem już zdjęcia na Facebooku, jak one właśnie są tak pomalowane niebiesko i to wszystko się świeci tak. Widziałem zdjęcia i filmiki, jak on jeździ po trasie i jak to wszystko świeci, ale taki wielki, nie ten mały, tamten to jest taki malutki. Zobaczmy, co tu się dzieje, Fredliner. No, Fredliner to ja szczegółowy filmik zrobię. Ale to jest stary Fredliner, ponieważ ma jeszcze te zegary, także ciekawe, dlaczego tak zrobili. Tutaj nic nie ma w ogóle. Tak, nowy Fredliner już ma, Mirka, tutaj elektroniczny panel, cały. Tak, a to jest stary, to on musi być wyprodukowany, powiedział, że... To jest, no 21 będzie, nie będzie 22, no. Bo 22 chyba już wszystkie i z tego co ja rozumiem, to... O, polecieli w ogóle po taniości, nawet materacy nie rozłożyli. Ale nieważne, także tak, no to tu masz łóżko, tu masz taką drabinkę sobie wysuwasz, nie? Wiadomo, to na górze bardzo ładnie świeci, fajne to jest. Wersja taka jest, taka zwyczajna, nie? Na ten Kenworth to nie ma. Podłoga fajna, bo jest bardzo miękka, jak człowiek zdjął buty, to jest bardzo mięciutko, także to jest bardzo przyjemne, bardzo fajne i ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby była właśnie jednolita podłoga, że łatwo się myje, nie ma części, jednolita i łatwo do umycia, żadnych dziur dziwnych, no. To pewnie lodówka, tak, taka mała lodóweczka tutaj, można zamówić bez lodówki i swoją wmontować, co jest zalecane, półek tona, zobaczcie te tutaj takie. W przodzie tu, bardzo fajnie, podoba mi się to. I takie są, zobaczcie, takie te pompki, także spoko. Tutaj co mamy? Aha, tutaj takie półeczki, ok. No i z tego miejsca tak ten Fredliner wygląda. Spoczko. A to bardzo ciekawe, ponieważ to jest International. W ogóle nie miałem pojęcia, że Internationale takie coś produkują, czyli to jest taki amerykański styl jeszcze traka, to jest taranówka. I zobaczcie, jaki dodatek w ogóle. Trzy osie z tyłu, nie? I ta jest podnoszona, ona jest luźna, zobaczcie. Ona nie ma żadnego napędu. Także ona tu sobie wisi. I tak jak teraz w Ameryce robią, znaczy w Stanach, że ta oś, nie wiem czy ona jest taka, ale tak w Ameryce teraz robią, że masz tylko dwie osie, jedna jest podnoszona i ona sam automatycznie dociska się, jeżeli wyczuje, że masz większą wagę i potrzebuje tej osi. Także to jest bardzo fajna też opcja, jak coś bardzo ciężkiego wozi, nie? Zobaczcie, światełka bardzo ładne.
To International standardowa kabina. Standardowy ciągnik, dwie osie. Ja jeżdżę Internationalem, tylko bardzo obskurnym. Także jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda w środku, troszkę coś ciekawszego. To zobaczcie już na wejściu tutaj. Taka ala imitacja skóry, taka warstwa, listwa, taka panel, jak mój dokładnie. Także nie jest cały elektryczny. Rączka do trailera, guziki. No spoko, wszystko wygląda typowo. Siedzenia bardzo fajne. No, ja mam siedzenie ogólnie stare jak gówno, byle jakie. A Mirka jak tutaj siedzi, to w ogóle ma jeszcze gorsze siedzenie. Nic, zero możliwości jakiego tutaj w ogóle ruchu czy coś, ustawienia. To siedzenie mam na szynę. No jak to wygląda z tyłu? No łóżko, spoko. Takie ten, to ja tą półkę miałem, to ja ją wyrzuciłem, wróciłem do garażu i tutaj mam lodówkę, nie? Ale nie mam tej półki, mam inną półkę. W ogóle z góry nie mam łóżka, spodnoszone łóżko. Tu jakie fajne półki, no spoko. No ten International wygląda dużo lepiej niż ten mój. Nie, fajnie wygląda. No tak normalnie jak większość traków. O, telewizorek tutaj jest, no spoko. Tutaj jest tu pewnie lodówka? Pewnie tak. Tak, lodóweczka. Taka malutka. No spoczko. Tak to tu wygląda. No, to nie będę szedł do środka, bo tutaj panowie są. Okupują to miejsce dość długo. Tylko tam wam pokażę z zewnątrz jeszcze raz, z drugiej strony. No bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę elegancko. Ciekawe, no pierwsze zastosowanie tutaj widzę z tą podnoszoną osią na tylnych osiach, nie? W ciężarówce. Tak, zero napędu to po prostu tak sobie jest. Pewnie jedyne co to jest system nałożony na te poduszki, który je napełnia. W zależności od tego, jakie masz na ten, jaką masz wagę na siodle. O, widzicie z tyłu te półki takie, bardzo zajebista sprawa. Tak, czyli jak wozisz jakieś towary, flatbed, czy nie wiem, drewna, czy potrzebujesz łańcuchy, czy jakieś sznury, czy coś, to sobie ładnie możesz wszystko odłożyć. I to też działa w zasadzie też ochrony kabiny. Coś tam na pewno pomoże. Nie tak, że nie wiadomo co, ale jakby ci coś wypadło, hamowanie ostre, to ta kabina, znaczy ta półka cała robi za taką ścianę ochronną jakby, żeby troszkę zablokować jakiś towar. Spoko. Dobra, zwolnione miejsce, zobaczmy jak to wygląda w środku. Pewnie podobny International. Tak, ten jest dokładnie taki sam jak mój. Dokładnie identyko, nie? Czyli niższa kabina dotąd. Nie, normalne są wyższe. I nie ma tutaj nic. To dokładnie jak u mnie. No. Taka sama półeczka. Tylko, że tutaj jest wmontowana lodówka. I dokładnie te same podnoszone półki, nie? Oprócz tego, że tylko siedzenia są tutaj lepsze. Ładnie zobaczcie. 4000 mil. Także przyjechały z Meksyku ciężaróweczki. No spoko.